ta wojna w Izraelu jest częścią wojny w Ukrainie. Tak, bo ona miała na celu jaki cel? Geostrategiczny czy geopolityczny? Odwrócić uwagę Stanów Zjednoczonych, osłabić pomoc walczącej Ukrainie, która dzisiaj krwawi. I witam już nie w zapowiedzi, tylko w głównej części raportu. Obok mnie w studiu, zgodnie z zapowiedzią, generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No właśnie, wczoraj, jeszcze wczoraj nam się wydawało, że będziemy rozmawiać tylko o wojnie w Izraelu. Dzisiaj rano ta informacja, dwie dymisje na szczytach armii, generał Piotrowski, generał Andrzejczak. Przyczyna... Nie ma jeszcze takiej informacji o przyczynach. Mówi się o konflikcie z ministrem obrony. Ta historia jest bardzo niejasna, czy jednak nie aż tak, panie generale? No, dla mnie oczywiście to jest wybitnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem taką decyzję personalną, którą podjął szef Sztabu Generalnego, jeżeli to się potwierdzi, wyższego oficjalnego, chociaż dowództwo operacyjne, rzecznik prasowy tego dowództwa potwierdził, że taki wniosek dowódca operacyjny złożył. No to jest dla mnie rzecz nielicująca z stanowiskiem, jakie panowie generałowi zajmowali w siłach zbrojnych. Nie chciałbym więcej w swoim życiu doczekać takiej chwili, że Wojsko Polskie właśnie decyzją najwyższych dowódców będzie zaskakiwać, zamiast zaskakiwać osiągnięciami w szkoleniu, gotowości bojowej, zdolności sił zbrojnych, no i oczywiście w działaniach na przyszłym polu walki w obronie ojczyzny. Dlatego, że po pierwsze, wytrwali tyle lat na swoich stanowiskach, jeżeli nie zgadzali się z ministrem obrony narodowej, to tych okazji do złożenia dymisji dotąd mieli sporo, bo to przecież 6 lat, tak? Właśnie, dlaczego akurat 6... teraz? A właśnie, i teraz dlaczego w tym momencie? To pytanie każdy sobie powinien stawiać, racjonalnie myślący i myślący kategoriami państwa i Wojska Polskiego. Wojsko Polskie nie jest prywatną własnością panów generałów, jest własnością narodu. I każdy z nich ponosi odpowiedzialność przed narodem. Jeżeli się, powtarzam, nie zgadzali, to tę dymisję mieli okazję złożyć wcześniej. Nie dopiero wtedy, kiedy osiągnęli wszystkie apanaże, te osobiste awanse, oznaczenia na zajmowanych stanowiskach, a teraz dopiero w sytuacji wyjątkowo trudnej, trudnej politycznie, bo trwa kampania wyborcza, czy jest praktycznie szczyt tej kampanii wyborczej. Trwa wojna w Ukrainie, gdzie kontrofensywa, która jest tylko konfabulacją medialną, nie odbywa się, bo źle została ona zaplanowana i źle jest prowadzona, głównie kosztem krwi ukraińskiego żołnierza, a efekty na polu walki są niewspółmierne do strat, kosztów i przelanej żołnierskiej krwi. Już nie tylko wojna w Ukrainie. I jest także Izrael, jest wojna tam. To wszystko trzeba widzieć w tym kontekście tej właśnie trwającej wojny, co się ma w Izraelu, bo tylko tak patrzą odpowiedzialni ludzie, a nie w oderwanym jakimś incydencie, który w tej przestrzeni się pojawił, bowiem za tą wojną w Izraelu stoi w pierwszym rzędzie Iran, są na to dowody, tak? I Rosja, są też na to dowody. I zakrzykiwanie, konfabulacja, kłamstwo i wszelkiego rodzaju wymyślanie oparte głównie na rosyjskiej dezinformacji i także ukraińskiej, która też próbuje zakrzykiwać tą rzeczywistość i jest kłamstwem, jest konfabulacją nielicującą, szczególnie jeżeli to wypowiadają wojskowi, którzy powinni, powierzę, swoim intelektem, swoją wiedzą demaskować tą właśnie dezinformację, a oni ją, co? Sklecają w jedną całość i nam sprzedają, czyli społeczeństwu. W ten sposób biorą czynny udział w takim pasie transmisyjnym rosyjskiej dezinformacji, która zarządza ich refleksją, bo oto jest cel
tej właśnie wojnie informacyjnej, którą Rosja prowadzi. I wracając do tego, co się stało. Tak, to jest rzecz, którą nie powinna mieć miejsca. Jeżeli tak, to tą dymisję należało złożyć tuż po zakończeniu wyborów, rozstrzygnięć politycznych i tak dalej. Co, cierpliwości zabrakło? Siły zabrakło? Czy nagle coś się takiego stało, co panowie generałowie szczególnie uraziło? Ich osobiste ambicje? A nie liczy się dobre wojska? I pytanie każdy z nich sobie powinien postawić, jak jest żołnierzem. A ja to pytanie stawiam. Co myśli na ten temat żołnierz Wojska Polskiego, pełniący swoje zadania i wykonujący na posterunku o tej decyzji? Co myśli? Przecież on tej wiedzy, co stoi za tą dymisją, nie miał, nie ma, a dzisiaj spekuluje i ocenia przez pryzmat swojego patrzenia na tą rzeczywistość. To destabilizuje wojsko. To wojsko osłabia. To działa na rzecz rosyjskiej właśnie wojny informacyjnej. I Rosjanie też, trzeba to widzieć, jak oni to będą oceniać. To coś jest tutaj ważne. To także nie będzie usprawiedliwiać ich zaniechań, zaniedbań, jakie w ciągu tych lat, ta decyzja oczywiście personalna, osobista, niepodyktowana dobrem wojska, nie będzie usprawiedliwiać ich osobistych zaniedbań i zaniechań. Panie generale, według informacji medialnych to od około 40 minut ma trwać ta pilna narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta i premiera. Oficjalny komunikat, że to jest narada na temat sytuacji w Izraelu, no ale to jest dziś po tej informacji o tych dymisjach. Więc co mamy o tym wszystkim myśleć, jaki może być efekt tego spotkania? Ja myślę, że oczywiście siłą rzeczy ten problem, który w mediach już w tej chwili właśnie trwa, huczy, nabiera efektu kuli śnieżnej, bo przecież tutaj jesteśmy świadkami dorabiania do tego różnych tutaj jakichś tam puzli, jakichś składania, rozwijania. To wszystko nabiera takiego efektu właśnie tu niepożądanego w naszej przestrzeni informacyjnej, który zakłóca, który demoluje w ogóle ocenę naszej rzeczywistości, ale też naszego jako państwa, tej przestrzeni publicznej, wewnętrznej i zewnętrznie. To jest niesamowite szkoda. To jest niesamowite, przerażające. No nie sądziłem, że doczekam takiej chwili, że tak będą postępować najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego. I jeżeli nasze tak, siłą państwo, rzeczy te nasze sprawy... Państwo z ich winy staje się niepoważne, tak? No staje się wizerunkowo. Zły wizerunek kreujemy, wykreowany został dzięki takiej decyzji. No to trzeba widzieć. To nie jest odpowiedzialność. Tu nie za tym nie ma odpowiedzialności. Tu dobra osobiste są stawiane według mojej oceny wyżej jak dobro państwa i Wojska Polskiego. Jak powiedziałem, to co armia o tym mówi, jak ona będzie się teraz zachowywać do czasu, kiedy to się ostatecznie wyjaśni, rozstrzygnie. I to się będzie jeszcze długo trwało. Skutki tego będą bardzo bolesne dla Wojska Polskiego i dla Polski. Bardzo Polska bolesne. Za to zapłaci. W związku z tym ta narada, która jest oczywiście u prezydenta, jak sądzę, jest także temu podyktowana. Jest też, będzie podporządkowana siłą rzeczy, to stanie na wokandzie tego spotkania. I jak sądzę, tam będą obecni ci, którzy tą dymisję złożyli, bo będą rozmawiać o sprawach ważkich. Tak? Nie mnie tu jest spekulować. Dowiemy się, co, jakie będą w najbliższych godzinach będą komunikaty. W mojej ocenie ta sprawa powinna być natychmiast jak najszybciej przecięta, żeby tu nie dawać paliwa do tej właśnie trwającej wojny, znowu polsko-polskiej, znowu tego jazgotu, który się tu w tej przestrzeni pojawia z byle czego, a przykre jest, że paliwa do tego jazgotu dodali. I to mocno panowie generałowie. Do tego tematu na pewno będziemy wracać jeszcze dzisiaj w naszych programach. Pewnie więcej też informacji zacznie się pojawiać w mediach. Panie generale, od kilku dni my tutaj w Polsce, szczególnie Izrael, zadaje sobie pytanie, jakim cudem nie udało się tej wojnie zapobiec. Jak pan to tłumaczy? To, co obserwujemy. Pani, dziękuję za to pytanie. Oczywiście to jest bardzo kluczowe, też ważne pytanie, no bo przecież Izrael, państwo twierdza, to nie tylko militarnie,
nie tylko społecznie, gospodarczo, intelektualnie, moralnie. Właśnie tą twierdzę zbudowano w oparciu o pewne wartości, potrzeby, podporządkowania, natychmiastowego podejmowania wysiłku w obronie suwerenności i niepodległości. Kogo? Narodu. Bo obrona państwa nie służy w obronie terenu, bo u nas często też te oceny, które tutaj panowie, różni eksperci wygłaszają, cały czas związane są z jakimś tam kawałkiem ziemi. O, to jest ważne, bo tam mieszkają ludzie, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu trzeba stawiać obronę tych ludzi, którzy tam mieszkają, na tej ziemi. Czyli zmienić percepcję trzeba, a nie kreować przy okazji bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem. Bo obrona państwa i wojsko nie służy obronie, służy obronie narodu, a technika, którą dostarczana jest wojsku każdej armii, za którą płaci podatnik, ma być narzędziem do wykonania zadania przez człowieka, żołnierza, żeby on był w stanie to zadanie wykonać. On w stanie nie będzie to zadanie wykonać, jeżeli się tego nie przeszkoli, nie przygotuje, nie będzie ten technika spójna z pokryciem terenu, jego właściwościami dostosowana, to on tego zadania nie wykona. A więc technika nie zwycięża na polu walki, tak jak u nas to mówi. Wracając do Izraela. Tak, takie państwo zbudowane. Państwo, jednocześnie ludność będąca armią, bo dzisiaj już się mówi o mobilizacji 300 tysięcy. Mając doskonały wywiad, penetrujący nie tylko przestrzeń wokół Izraela, ale w miarze globalnym, monitorujący, obserwujący, oprzyrządowany technologicznie chociażby system Pegasus, tak, bo do temu to zostało, przecież ta technologia została wymyślona i podporządkowana, żeby przeciwdziałać terrorystom. Ale właśnie, czy ten wywiad jest taki doskonały, czy jednak nie jest ta sytuacja, to no, obnażyło? Nie, to jeszcze coś innego jest. To jest znaczy, że okazało się to nieefektywne, bo zawiedli ludzie, bo to wszystko było okej. Okay. A zawiedli ludzie, w mojej ocenie, dlatego, że zostali uśpieni tymi wcześniej atakami, które były wyprowadzane z Strefy Gazy na granicę właśnie z Izraelem, bo przecież poprzedziły takie różnego rodzaju, w którym te grupy atakujące Hamazu wycofywały się przez kilka miesięcy. Jednocześnie w Izraelu trwała też społeczna wojna wokół. No, władze cywilne też były zajęte chyba bardzo bieżącą polityką wewnętrzną. Otóż to, ale to służyło destabilizacji, podziałom, osłabienie fundamentu obrony państwa, jakim jest społeczeństwo. Bo na tym fundamencie tkwią filary. Wojsko, służby, polityka, wszystko, polityka wewnętrzna. To są filary obrony państwa. Jest tam cały ten szczyt, patriotyzm, wola, gotowość do obrony i tak dalej. Te wartości niematerialne. Czy to tkwi to na tym fundamencie? Czy ten fundament jest niestabilny, to te podziały w społeczeństwie udzielają się wszystkim filarom, tym materialnym, ludziom przede wszystkim, bo przecież w armii, która wyrasta z tego właśnie fundamentu, są tam też ludzie i oni też tak różnie myślą. To osłabia. I te podziały też w dużej mierze przysłużyły się. Ta sytuacja wewnętrzna, właśnie bitwa Izraelitów wewnętrzna, społeczeństwa izraelskiego wewnętrzna, spowodowała osłabienie. Osłabienie. Wszyscy byli mi zajęci. A z drugiej strony te działania uśpiły, wykorzystano moment, bo nie wyobrażam sobie, żeby na powierzchni 360 kilometrów, to jest kwadratowych, taką powierzchnię ma Gaza, to jest przecież 1/4 powiatu średniej wielkości w Polsce, który ma gdzieś od 1200 do 1500 kilometrów kwadratowych, zgromadzono poprzez uśpienie rakiety, właśnie to całe oprzyrządowanie, tam te lotnie, motolotnie i tak dalej. Przygotowano, przeszkolono i przeprowadzono co? Bo to trzeba tak widzieć. To nie był akt terrorystyczny, mimo że padli ofiarą pierwszej kolejności ludność cywilna. To był operacja powietrzna, typowo wojskowa, dobrze zaplanowana operacja wojskowa, za którą stoją inni, czyli nie ci przecież ci terroryści z Hamazu. Są na to dowody,
Amerykanie to wczoraj ujawnili z jednych z dzienników, stoi Iran, a za oprzyrządowaniem tego też stoi i Rosja. To wejdę teraz w związku z tym, to wszystko zostało profesjonalnie przeprowadzone i zaskoczenia przeprowadzone. I tu chciałem, panie redaktorze, zwrócić uwagę na to, bo to jest ważne. W naszej przestrzeni też się pojawiło, że współcześnie, dzisiaj, w tych warunkach jest niemożliwe zaskoczenie, bo są takie technologie, są sputniki, rozpoznanie, wywiad. To wszystko widać jak na dłoni, drony. Nieprawda. No tak, były i takie głosy. Była jedna z konferencji na pewnym wysoko postawionym urzędzie. Wystąpił tam jeden z blogerów jako oświecony i oświecał innych, że coś to jest niemożliwe. I wszyscy to przyjęli zadowoleniem. Nikt tego nie oponował, nie się przeciwstawiał. I pokazała właśnie takie państwo, które i tarczę posiada przecież, obrony powietrznej, twierdza. Zostało nagle zaatakowane i powstał popłoch, dezorganizacja, to co obserwowaliśmy, i zginęli niewinni ludzie. I są jeszcze dzisiaj zakładnikami. I odwet jaki jest? Kto cierpi najbardziej? Nie politycy, nie znowu ci, tylko cierpi społeczeństwo palestyńskie, które pada teraz ofiarą odwetu Izraela i tak dalej. I ten odwet się na tym nie kończy. A ta wojna w Izraelu jest częścią wojny Ukrainie, tak, bo ona miała na cel jaki cel? Geostrategiczny czy geopolityczny? Odwrócić uwagę Stanów Zjednoczonych, osłabić pomoc walczącej Ukrainie, która dzisiaj krwawi. Nie ma tych systemów walki, które jej potrzeba. I to było celem tej całej operacji. Jest. To za chwilę, panie generale, chcę porozmawiać, jak ta wojna w Izraelu łączy się z wojną w Ukrainie. A wcześniej, bo pan dzisiaj powiedział na początku tej rozmowy, Iran i Rosja to są główni rozgrywający w przypadku tej wojny w Izraelu i są dowody. Jakie to są dowody, panie generale? Po pierwsze, Amerykanie ujawnili, że przy planowaniu tej całej operacji i brali udział izraelskie oficerowie. Irańscy oficerowie i irański, można powiedzieć, został zaangażowany do tego potencjał intelektualny, ale też, jak sądzę, technologicznie wsparli tego. Wywiad irański też im dostarczał pewnych informacji i tak dalej. To było ściśle tutaj powiązane. Inaczej mówiąc, Hamas stał się takim, można powiedzieć, forpocztą, czy też narzędziem Iranu w realizacji właśnie tej wojny, tak? Która miała na celu właśnie osiągnięcie pewnych celów, które Rosja postawiła z kolei Iranowi, który ściśle współpracuje z Rosją w tej wojnie, dostarczając chociażby drony, które bez przerwy atakują przestrzeń. Rosja natomiast, po pierwsze, jest informacja wywiadu ukraińskiego, że ten atak został poprzedzony cyberatakiem hakerów rosyjskich. I po drugie, Rosjanie dostarczali zdobyczną technikę uzbrojenia, pozyskaną w wyniku tej prowadzonych działań w Ukrainie od armii ukraińskiej, technikę zachodnią, lekką oczywiście, nie czołgi tam, nie samoloty, ale dostarczając do Hamasu, wyposażając Hamas. Oczywiście to się odbyło jakąś tam też drogą i tak dalej. No nie mnie spekulować, jak to się technicznie odbyło, ale ta technika tam się pojawiła. W związku z tym to są ewidentne materialne ślady. Są, jestem przekonany, inne przecież ślady, szczególnie te niewidoczne, czyli działając rosyjskich służb. Jeżeli ktoś mówi, że no nie, nie można tak mówić, że Rosjanie są wszechmocni, że wszędzie ogarniają. Na tym polega podzielność, czy podzielność uwagi strategicznej, czy geopolitycznej. Rosjanie mają do tego określony aparat. To nie robią przecież Putin i jakichś kilku generałów. Oni mają rozbudowaną dyplomację, silną dyplomację, wywiad rosyjski i tak dalej, który jest wszechobecny w różnych przestrzeniach, nie tylko te, które są, można powiedzieć, poza zasięgiem państw zachodnich, czy też są w wnętrzu państw zachodnich. Także to jest to wszystko jasne, dla mnie zrozumiałe, to się wpisuje, to jest nie przypadek. W tej przestrzeni, którą jest kula ziemska, ziemia, będąca dzisiaj dzięki nowym technologiom małą wioską. Wszyscy o wszystkich wiedzą i dziwne jest, jak pan pytał na początku, jak to się stało, że właśnie te służby... Nie udało się temu zapobiec. Że nie temu się zapobiec, przeciwdziałać. I co jeszcze istotne, że pojawiła się informacja, że Egipcjanie ostrzegali Izrael o tym pakcie. Pytanie, dlaczego to zlekceważono?
ciśnie się na mnie porównanie, jeżeli chodzi o tą całą, to zaskoczenie można, geostrategiczne tą wojną, to nie tylko Izrael został zaskoczony, ale wszyscy przecież zostali zaskoczeni. I to chodziło. To nie chodziło o Izrael, tylko zaskoczenie dla wszystkich. Można porównać do właśnie ataku na Trzy Wieże 11 września 2001 roku Stanów Zjednoczonych. Tam też terroryści przygotowani też po części na terytorium Stanów Zjednoczonych, o których podobno te służby niektóre wiedziały, wykonali taką agresję, taki atak. Tylko że to był akt terrorystyczny, zaskoczenia, który wyrządził ogromną szkodę Stanom Zjednoczonych także wizerunkową, a z drugiej strony świat do tego czasu już nie był ten sam, czy do tego i taki sam jak do tego 2001 roku i tak dalej. I dzisiaj także ten świat, jak się zakończą te wojny, nie będzie ten sam i taki sam jak do tych wojen, czyli w Ukrainie, w Izraelu, bo to jest jedna wielka wojna, toczona w różnych przestrzeniach, w interesie określonych sił, określonych państw, które dzisiaj rozgrywają na tej wielkiej szachownicy właśnie ukraińskim żołnierzem i tam też w Izraelu, także żołnierzem, swoje zamiary i plany. Panie generale, a Hamas to jest drugie państwo islamskie, z którym świat znowu będzie musiał się uporać? No to może nie państwo, ale to jest określona siła. W mojej ocenie ona oczywiście będzie tutaj mocno osłabiona teraz, ale to może zrodzić, obudzić uśpiony póki co terroryzm, który przecież do tej wojny, jak wiemy, począwszy od 2001 roku, dawał sobie znać w różnych przestrzeniach, w różnym czasie, w różnych państwach, wyrządzając ogromne szkody, bo w tym też w walce z terroryzmem była prowadzona wojna. A w Afganistanie przecież, musimy zauważyć, to też były podejmowane interwencje w Syrii i likwidacja państwa ISIS, które powstało na terroryzmie. I dzisiaj ta wojna w Izraelu, jej właśnie krwawe skutki i te efekty społeczne dotyczące świata muzułmańskiego i arabskiego, bo muzułmanie to nie znaczy, że to 100% są Arabowie i tak dalej, tylko to dotyczy Arabów, ale muzułmanie to jest szerszy zasięg, ale też i Bliski Wschód znowu zacznie tutaj tam płonąć, a z drugiej strony to się będzie rozlewać. Może się rozlewać, obejmując inne obszary. I to jest w interesie Rosji, i to jest w interesie Chin, bo o to osłabia Zachód i osłabia Stany Zjednoczone. I może ta wojna z terroryzmem wkracza w ten najtrudniejszy moment. Tak, dokładnie tak. To jest, może być początek. Dlatego w mojej ocenie Stany Zjednoczone dzisiaj ważą, jak Izrael powinien zareagować, jeżeli chodzi o wkroczenie wojsk lądowych, bo to jeszcze nie nastąpiło. Trwa tutaj operacja powietrzna armii izraelskiej. Jak to się ma, jeżeli to wejdzie tam armia izraelska, żeby nie doszło do tego, że to zostanie wszystko zrównane ziemią, a ludzie zostaną wypędzeni, bo oni nie pójdą po to, żeby gdzieś uprawiać marchewkę, czy pietruszkę, czy tam orzeszki ziemne, tylko będą tworzyć nowe zjawisko, stare, nowe, terroryzm. Także to trzeba też wszystko ważyć, mierzyć, bo dzisiaj rozgrywa się kluczowy, to jest kluczowy moment historyczny, którego nie ma, nie trwa miesiąc czy dwa, rozstrzygnie w zakresie właśnie w tym geopolitycznym rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami. Bo za tym, co stoi się w Izraelu, za tym, co się dzieje w Izraelu, stoją także Chiny. Proszę popatrzeć na oświadczenie ministra spraw zagranicznych Chin, jak wyraził się o tej wojnie, że ona jest spowodowana tym, że państwo palestyńskie i czy Palestyńczycy nie mają swojego państwa, nie są suwerenni, niepodległego i trzeba tak, to jest, takie państwo trzeba stworzyć. I tym głosem wypowiedział się także Erdogan, który przecież odbudował państwo islamskie. Tam nie ma dzisiaj idei Atatürka, czyli państwa świeckiego. To nie jest państwo świeckie, które było do Erdogana. Dzisiaj i on mówi głosem państw muzułmańskich, państw islamu. Tak, w związku z tym jest tu także rozdziew. Jeszcze nie wiemy, bo ta wojna też ma podzielić Europę, jaki jest stosunek państw europejskich do tej wojny. Do Izraela, właśnie w kontekście tych działań, które on podejmuje, będzie podejmował i w kontekście także tej sytuacji
jaką Stany Zjednoczone ostatecznie tu zajmą, to jest jednoznaczne dla mnie, tylko jaka będzie zakres tego wsparcia, bo dzisiaj się mówi, także są decyzje, że Stany Zjednoczone dostarczą do Izraela rakiet, amunicji, widocznie tam też tego brakuje, szykują się do większej rozgrywki, bo Iran to też jest dzisiaj znacząca siła w tym obszarze, która jest sklinczowana, która jest zintegrowana z Rosją. I Iranowi jest to na rękę, że to nie jest bezpośrednia wojna Iran-Izrael, tylko tak w taki jest. Sposób to się właśnie, odbywa. I to jest okrutne, bo po raz któryś, jeżeli ktoś na historię, a ja zachęcam do tego, żeby do tej historii często zaglądać, bo ona mówi bardzo dużo, bardzo dużo. Palestyńczycy zawsze byli wykorzystywani jako narzędzie do realizacji celów politycznych przez swoich sąsiadów, czy wielkich, których wspierali właśnie tych kopalców. Ale później, kiedy dochodziło do rozprawy z nimi, byli osamotnieni. To jest dramat tego narodu. To jest dramat tego narodu. W wyniku tego właśnie tych działań doprowadzono, że przez ten enklawie w Gazie, to nie chcę nazywać tego obozem koncentracyjnym, tam była beznadzieja, tam jest beznadzieja. I świat tego nie rozwiązał. To świadczy o słabości świata. Nie rozwiązał. Jak ten problem, żeby tego typu zjawisko nie występowało? Co zrobić z tym narodem, który jest, który nie można wypalić, nie można wyrzucić, nie można z tym też udawać się, że się jakoś żyje, że jakoś będzie, bo ci ludzie cierpią. Nie zrobiono nic. Nie zrobiono nic. Różne wysiłki podejmowano, nic nie zrobiono. I to jest także oskarża świat i oskarża Zachód. To, co się dzieje. I teraz, panie generale, pytanie, jakie konsekwencje będzie miała ta wojna w Izraelu dla innej wojny, która trwa od 2022 roku, od marca, więc dla wojny w Ukrainie? To są, dla mnie są to oczywiste rzeczy, że jest, jak powiedziałem, że ona jest ściśle związana z tą wojną w Izraelu i z tym całym aktem, który dzisiaj ta wojna trwa. I ona może się przerodzić na długotrwały tam konflikt też, bo to powtarzam, to nie, może się nie zakończyć, że Iran odpuści, bo jak tylko to się zaczęło, to w Iranie były demonstracje no, takiego zwycięstwa, entuzjazmu przecież społecznego i tak dalej. Bo dla Iranu Izrael jest totalnym wrogiem, jest wrogiem, który się nie wybacza i tak dalej. Trudno to zmienić na zasadzie jakiś tam. No i też będą torpedowane wysiłki Arabii Saudyjskiej, która też w obszarze podjęła pewne wysiłki konsolidacji współpracy z Izraelem. I tak pamięta pan redaktor, takie działania były ostatnio podejmowane. Nawet Arabia Saudyjska stała za spotkaniem, konferencją taką poświęconą pokojowemu zakończeniu wojny. Gdzie? W Ukrainie. Tak było. Paradoks jakiś, tak? A teraz? Czy to też nie jest właśnie temu podporządkowane, żeby tego inicjatywy się więcej nie pojawiały tam, tak? To są i za tym Emiraty Arabskie podejmowały pewne wysiłki, a dzisiaj? Proszę bardzo, co się dzieje? To nie jest przypadek. Więc ta wojna jest ściśle związana. W związku z tym, że celem tej operacji w Izraelu jest odwrócenie uwagi od właśnie wielkich, czyli Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, od tej wojny, ale także i naszego społeczeństwa, naszej uwagi, naszych polityków, naszych ekspertów, którzy dzisiaj już mówią o kontrofensywie ukraińskiej, w cudzysłowie, bo i nie było, to są działania taktyczne rozproszone, wykrojące ukraińską armię, realizowane według scenariusza Gierasimowa, niezałóżnego, mówią już szeptem, po kątach, szepczą, a jak głośno krzyczą o wojnie w Izraelu. Bardzo mocno krzyczą. Też chcą to zakrzyczeć, bo i także kierownictwo ukraińskie zakrzykuje te niepowodzenia, mówiąc, czy wyciągając właśnie te dane o współpracy Rosji z Hamasem, próbują to zakrzyczeć. Tak? My nie możemy się dać zmanipulować. My musimy jako Polska i Wojsko Polskie, wszyscy mamy mówić o wojnie Ukrainie. To jest nasz strategiczny interes. Nie możemy odwracać swojej uwagi
i być zarządzani przez rosyjską refleksję. My mamy tutaj te działania, które były podporządkowane rosyjskim potrzebom i tej wojny. My musimy mówić o tej wojnie. Musimy mówić o pomocy. Musimy mówić o tym, żeby kierownictwo ukraińskie dokonało refleksji strategicznej na tym, co się tam dzieje. Bo Rosja realizuje swoje cele. I ta wojna się nie zakończy. Zamieni się długotrwały konflikt zbrojny wyniszczający Ukrainę i prowadzący do zamrożenia właśnie tej wojny na rubieży, którą rosyjska armia zajmuje. I to jest niebezpieczne, bo jak ta pomoc osłabnia, bez pomocy ukraińska armia nie jest w stanie prowadzić tej wojny, ani społeczeństwo ukraińskie przetrwać, doprowadzić do zamrożenia i odcięcia od Ukrainy tego, co jest zasobami tego państwa i narodu i Krymu, i powstanie państwo kadłubowe, czyli Rosja osiągnie określony cel w tej wojnie już ograniczony w stosunku do tego, co zakładała sobie, rozpoczynając tą wojnę. Drugą część tej wojny w 2022 roku w lutym. A wojna w Ukrainie, to świat to powinien wiedzieć i to mamy mówić, nie udawać, że tego nie widzimy, nie wiemy o tym, trwa od 2014 roku. Ona trwała cały czas, ona nie miała takiego wymiaru jak dzisiaj, ale cały czas przecież tam walki trwały. Cały czas trwały potyczki. Świat przymykał oczy, odwracał się tyłem. Tak, świat to Zachód, tak? No wiemy też, że Izrael od 1948 roku toczył wojnę z tymi krajami arabskimi, grupami dokładnie palestyńskimi. Dokładnie tak, ale to nie jest nic nowego. To jest, punkty są zapalne na świecie, decydujące o tym przestrzeni, jak to wszystko się konfiguruje. Nie można w związku z tym oceniać wojny w Izraelu w oderwaniu od wojny w Ukrainie. To jest brak odpowiedzialności, brak wyobraźni. I kreowanie właśnie postrzegania tego, który Rosja w ramach dezinformacji nam podaje. Jak ja to słyszę, to po prostu zastanawiam się, czy aby panowie tutaj wiedzą, o czym mówią. Bo mówią językiem rosyjskiej dezinformacji. Panie generale, czy to jest nasza wojna? Pytam teraz nie o wojnę Rosja-Ukraina, tylko o wojnę w Izraelu. To nie pan jest, mówi, że to jest jedna wielka wojna. To nie jest nasza wojna. Nasza wojna jest w tym wymiarze, że tam są nasi obywatele. Właśnie rząd podjął adekwatną decyzję, sprawnie. Trzeba ich ewakuować stamtąd, bo są zagrożeni. To jest 2000, czy tam ponad 2000 ludzi, którzy tam się znalazło. I to jest działanie, które powinniśmy podjąć. Powinniśmy oczywiście występować w roli jakim współczucia tym ofiarom i tak dalej, jednej tej agresji Hamazu i tak dalej, bo to są ludzie, niewinni cywile, którzy nie powinni zginąć w ten sposób i zamordowani, bo oni nie są w wojnie tej klasycznej przedmiotem ataku, nie powinni być to, tylko terroryści to robią, czy terrorystyczne państwa. Takim jest jak Rosja, jak Rosji to robi w Ukrainie. To są działania wojenne, terrorystyczne, bo Rosja jest państwem terrorystycznym. I Hamas właśnie się wpisuje w potrzeby tego państwa terrorystycznego. Podobnie Iran, tak? Podobnie Iran to jest. To są autorytarne kraje, po drugie, czyli powstaje taki układ sił bipolarny, czy świata autorytarnego i świata demokratycznego zachodniego, tak? Tu azjatyckiego, różnych tam komponentach skrajnych, nacjonalistycznych i terrorystycznych, tak? W związku z tym trzeba widzieć i tak to trzeba oceniać, a nie patrzeć przez pryzmat pojedynczego czołgu i krzaków i przedniego skraju na wojnę. Wojna to przede wszystkim polityka, jej cele, ale które wyznaczają sobie wielcy tego świata, wykorzystujący czy też tą wojnę i tak dalej do realizacji, czy też stojący i z drugiej strony celów, które se stawia każde państwo, które podejmuje wysiłki w obronie swojej suwerenności, niepodległości i tak dalej, czy podejmować i realizować swoje strategiczne interesy i rację stanu. Naszą racją stanu jest wspierać Ukrainę, pomagać, żeby ona zwyciężała, nie pozwalać i sojuszników trzeba za łby tutaj odwracać, żeby patrzyli na wojnę w Ukrainie. Taka jest nasza rola i tu trzeba skupić wysiłek, a nie tam, co się dzieje w Izraelu. Są inni od tego, my mamy oczywiście wyrażać empatię i tak dalej, ale tu są nasze, tu jest nasza racja stanu i tu powinniśmy skupiać uwagę i nie
konfabulować, nie wykrzykiwać, że to jest kontrofensywa, bo i nie ma, nie było i nie będzie, bo nie ma siły ukraińska armia na tyle, żeby ją prowadzić. A dzisiaj prowadzi to całe działania zaczepne, rozproszone, które charakter mają już pozycyjny, prowadzi działania, które wykrwawiają ukraińskiego żołnierza. To ostatnie pytanie, panie generale. Na co się zanosi, jeżeli chodzi o tę wojnę w Izraelu? Eskalacja, coś innego, jak pan uważa? To w dużej mierze zależy od Stanów Zjednoczonych, jaką one tu będą podjąć stanowisko. Izrael będzie oczywiście szedł jak zawsze w skrajnym wymiarze, po bandzie mówiąc językiem wojskowym, czyli przystąpi do wyniszczenia, do ostatecznego, nawet to, też to Netanyahu powiedział, że on ma zadanie wypędzić tam, już rozcześnie się z tym wszystkim rozprawić, a jest w tych decyzjach swoich skrajny. Dzisiaj trzeba to wszystko zważyć, wymarzyć, żeby nie doszło właśnie do tego, że to może, to co pan redaktor pyta, to oczywiście to zagrożenie trzeba widzieć, dostrzegać. Amerykanie, jak sądzę, dostrzegają. I tutaj będą na pewno te sprawy powściągać, hamulować, bo nie może dojść do tego, że to się przerodzi świętą wojnę w tym regionie. Świętą wojnę, tak? Do tego nie można dopuścić. Nie można dopuścić i do jakiejkolwiek powtórki z historii, jeżeli chodzi o akty terrorystyczne, które będą ponownie odwracać uwagę, pojawią. To ci ludzie zostaną natychmiast wykorzystani, niezadowoleni, pokrzywdzeni. Według ich oceny Palestyńczycy czy tam inni będą z nich, będą przygotować się do aktów terrorystycznych. I trzeba to widzieć. I z drugiej strony emigracja, że tu też jak część społeczeństwa, to jest niemało przecież tych Palestyńczyków, bo to będzie gdzieś tam migrować, to będzie wszędzie się przebijać, szukać po prostu życia, tak? Więc to trzeba wszystko widzieć, nie można tego betelizować, upraszczać i uprawiać jakiś tutaj, bajdurzenia jest rzeczą niezwykle szkodliwą, bo jeżeli to mówią wojskowi, to oni powinni brać odpowiedzialność za słowo, bo oni wypowiadając te słowa kształtują co? Percepcję czy też spojrzenie społeczeństwa, bo społeczeństwo siłą rzeczy wierzy to, co mówią wojskowi. W związku z tym wojskowi powinni się zastanawiać nad tym, co mówią, poważnie. A jak nie wiedzą, czy też nie rozumieją, to lepiej ich nie mówią. A jak już popełnili błąd, to niech powiedzą słowo przepraszam. A tak jest. Tak jest. Są tysiące przypadków, gdzie rzucane słowa są po prostu na zasadzie widzimisię, a wojskowy to nie jest widzimisię. To nie jest widzimisię. To miejmy z tyłu, nie z tyłu, a wręcz z przodu głowy to, co przed chwilą pan generał powiedział. Właśnie siła intelektualna, bo też wystawiamy świadectwo sobie, ale i Wojsku Polskiemu, bo na tej podstawie oni oceniają też nasz potencjał intelektualny. Jeżeli takie są co chwilę zjadanie własnego języka, tej oceny sytuacji, a tak się dzieje, przez wojskowych, którzy piastowali wysokie stanowiska w armii, byłych wojskowych, to wystawiają im niedobry obraz Wojsku Polskiego, kadrze, o elicie Wojska Polskiego, o potencjale intelektualnym, o rozumieniu tej wojny i co? Przewidywaniu, prognozowaniu rozwoju sytuacji. Oto stoi w sprzeczności wszystkim, bo to nie na tym polega, bo jeżeli ktoś, to każdy bloger to już powinien i potrafi, tak, że ocenia sytuację, który się myli. On się myli, bo on tylko zarobkuje, a wojskowy ponosi odpowiedzialność. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, był gościem raportu. Bardzo dziękuję, panie generale. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękujemy, że byliście, drodzy widzowie, z nami. Zostańcie z nami. Ja mam nadzieję, że uda mi się to z głowy teraz wymienić, choć nie będzie to wcale takie proste, ale postaram się. Dziś 18 wieczorny ekspres Jacek Prusinowski prowadzi, a jego gośćmi w pierwszej części minister kultury Piotr Gliński, także jedynka Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Później starcie publicystów Jacek Karnowski, Sławomir Sierakowski i na koniec jeszcze polityczne starcie Julia Pitera, Koalicja Obywatelska i Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Udało się, proszę państwa. Zapraszam na dziś godzina 18. Zostańcie z kanałem Super Ekspresu. Do zobaczenia.